Witam was, ciarosy! Ja jestem Ciaro Usago, jeśli ktoś nie wie, i witam na moim kanale, który będzie ewoluował, ponieważ jest zbudowany na bazie fryzjerskiej, ale... Czy ja powiedziałem, że tak będzie zawsze? Moi drodzy, to jest też kanał beauty, to jest też kanał przygodowy, to jest też kanał lifestyle'owy, a w zasadzie to jest kanał Ciaro Usago i to jest najważniejsze, prawda? Słuchajcie, dostawałem od was bardzo dużo wiadomości, bardzo dużo komentarzy i jakichś tam, nie wiem, wiecie, newsów, znaczy info o to, żebym podzielił się z wami tym, jak dbam o swoją face, skin, beauty i takie inne rzeczy. Także dzisiaj Top Secret wyjawię na stół i dowiecie się, jaki jest sekret mojej skóry. Także zapraszam do oglądania. Słuchajcie, bo w ogóle też dostaję od was znowu dużo wiadomości, jak wybielam zęby. Słuchajcie, zrobiłem o tym film. Także przypominam, film wyświetla się tutaj u góry. Wszystko dokładnie mówię, co zamawiam, jak używam, no wszystko tam po prostu mówię. Także jeśli ktoś nie wie, to tutaj macie ten film. Dobra, ale wróćmy do tej skóry. Pierwszym punktem, chyba takim najbardziej istotnym jest to, że po prostu, no geny. Moja mama ma dosyć dobrą skórę, mój ojciec też nie narzekał na skórę, więc no to chyba są po prostu też geny. Ale wiadomo, bywa różnie w okresie dojrzewania i w ogóle. Ja nie miałem takiej typowej drożdżówy na twarzy, jeśli wiecie, o co mi chodzi, ani pizzy, ani takie inne rzeczy. Oczywiście nie obrażając nikogo. Ja miałem po prostu raz na jakiś czas wielkiego jakiegoś po prostu wulkana Gringla. Ale słuchajcie, to po prostu był Everest na mojej głowie. Po prostu albo tu, albo tu, albo tu. Nawet po jednym takim gościu mam bliznę do dziś, jak się dobrze przyjrzy ktoś na żywo. I mam tą bliznę, w sumie nie powiem gdzie, bo po co macie o tym wiedzieć? To było bez sensu, ale nieważne. Tak, mam małą bliznę po jednym takim gościu i po prostu to były tak bolesne jakieś po prostu wulkany, że masakra. To było tak obrzydliwe. To nie było tak, że wiecie, cała twarz, tylko raz tu, raz tu, raz tu, raz tu, raz tu, raz tu. Takie wielkie. I ja się zawsze śmiałem, że wolałbym mieć taką całą drożdżówę, bo tak, jak idzie sobie osoba z taką drożdżówką, ja teraz wiem, że to osoby, które mają te drożdżówki, się ze mną nie zgodzą, ale z mojego punktu widzenia to wyglądało tak, jak idzie sobie taka drożdżóweczka, czy tam pizza, no to po prostu widzisz, że jest osoba, no, z problemem jakimś tam trądzikowym i tyle. Po prostu ona już taką twarz ma i tyle. A tutaj idę ja, który skórę ma na przykład okej, ale tu w jednym miejscu jest taka czerwona, wielka gnida, po prostu i chce uwolnić się na zewnątrz, na ten świat. No to od razu się rzuca, ale pryszcz. Wiecie, o co mi chodzi? Że jak idzie osoba, która ma pełno tego, no po prostu ma, no taka twarz. A jak ma jedną, to taką, ale pryszcz. Tak się czułem. Ja szedłem w szkole czy gdzieś tam i miałem wrażenie, że każdy się patrzy na to, co tutaj jest. Albo tu, albo tu, albo tu. A kiedyś miałem tu. Drugą rzeczą jest to, że dowiedziałem się też od mojej klientki o czymś bardzo zaskakującym. Chociaż dla mnie to nie było aż takim wielkim zaskoczeniem, bo... Czy zaskoczeniem? Jak sobie to przeanalizowałem w mojej głowie, to okazało się to bardzo logiczne. Rozmawiałem też ze znajomą, która studiuje tam medycynę, jakieś tam inne rzeczy i takie tam pierdoły. Poczytałem trochę w internecie, no w pewnych książkach, bo chciałem mieć takie mocne potwierdzenie. I słuchajcie, pierwszym punktem do tego, dlaczego mam dobrą cerę? Bo ja jakoś nie miałem nigdy jakichś wielkich problemów. Dobra, jakiś tam raz na jakiś czas gringel mi wyskoczy czy coś tam, ale no, moja skóra jest, no okej, okay. Jestem naprawdę zadowolony z mojej skóry, chociaż jak zwykle ja mam rudzę i mogłoby być jeszcze lepiej, bo wiecie, kamera i tak nie daje tak 100% rzeczywistości. Chociaż jak ostatnio byłem w Chinach, to bardzo dużo osób w Chinach, tych Chinek mówią mi "You have beautiful skin, you have beautiful skin", albo "You have beautiful skin, you have beautiful skin". No, naprawdę dużo osób inaczej podniecało się moją skórą. No i, no bo ona jest naprawdę, no okej, okay, no nie mogę narzekać, no nie mam drożdżówki, nie mam jakichś pryszczy, jakichś wielkich i w ogóle. Rzadko coś mi się na tej skórze pojawia. Jedyne co, to mogę narzekać na to, że często po prostu wydziela mi się jakaś większa ilość sebum i się świecę jak psie jajka na twarzy, ale do przeżycia. Wolę to niż drożdżówkę na twarzy, nie urażając oczywiście nikogo. No jak już tak czytałem i szukałem informacji, rozmawiałem z koleżanką z medycyny, z moim lekarzem i w ogóle, to drugim punktem jest to, że ja praktycznie nie jem mięsa. W razie w ogóle, od wielu lat, słuchajcie.
Ewentualnie jem, no wiadomo, jakieś tam McDonaldy jem, czasami jakieś pizze i w ogóle, ale to jest naprawdę, tego mięsa tam praktycznie w ogóle nie ma, nie szukujmy się. A nawet jeśli mam jakiś obiad w domu, czy gdzieś idę do restauracji, to raczej jak już jem coś z mięsem, to jest to kurczak, pierś z kurczaka. I to też rzadko jem tą pierś z kurczaka, a jeśli chodzi o jakieś mięso czerwone i w ogóle, nie jem go w zasadzie. Kiedy jestem na przykład na obiedzie u mamy czy coś, to no jak ona zrobi jakiś obiad z takim czerwonym mięsem, czy jakimś tam, nie wiem, ja się do końca na tym tak nie znam, aż super, no to nawet, jak to moja mama powiedziała, ja nie jem tego mięsa, tylko ja je skubię. Ja tak powiedziałem, tak, ale tak, No i o co tutaj chodzi? Każde mięso ma w sobie toksyny. Czy z jakiegoś tam, nie wiem, eko, ceko, beko, i tak ma toksyny, i tak ma te toksyny. Kiedy ja nie spożywam rzeczy, które mają w sobie toksyny, to moja skóra jakby nie chce ich wydalać, no bo ich w sobie nie mam. Jeśli ktoś ma w sobie na przykład bardzo dużo tych toksyn, to one jakoś się uwalniają. Chociaż to nie jest jakby reguła, zrozumcie mnie. To jest na moim przykładzie jakby z tego, co ja sobie analizuję wszystko i poznaję cały czas swoje ciało, jeszcze bardziej, tak? No to chodzi o to, że te toksyny jakby uwalniają się u niektórych poprzez jakieś pryszcze, wągry, bla, bla, bla. Ale tego naprawdę nie mam prawie wcale. Tak jak mówiłem, w Chinach po prostu ja have beautiful skin, you have beautiful skin! I było bardzo miło. Zresztą oglądaliście moje instastory, jak byłem w tej fabryce też pereł i tam po prostu wiem, że używam japońskie akurat takie kremy. No właśnie, japońskie kremy, ale zaraz do tego przejdziemy. Fuu, bo się trochę miotam. Kolejną, trzecią rzeczą jest to, że ja naprawdę o tą skórę staram się dbać. Ja robię peelingi, ja robię maseczki, ja robię kremy, kremiki, pierdiki i naprawdę oczyszczam tą skórę, tonizuję tą skórę, dbam o tą skórę naprawdę. Chociaż i tak, mówię, wracam do tych genów, ponieważ biorąc pod uwagę to, jak ja się odżywiam, a nie odżywiam się jeszcze dobrze, ale mam zamiar to zmienić, ale odżywiam się naprawdę no kiepsko, to moja skóra powinna wyglądać obrzydliwie, naprawdę. Ja jestem mega wdzięczny matce naturze, genom i w ogóle, że biorąc pod uwagę mój tryb życia, moja skóra wygląda tak. Naprawdę, jestem mega wdzięczny. Kolejnym punktem jest to, że... Dobra, na żywo też mi mówią, że mam super, super skórę, ale ona w kamerze wygląda jeszcze lepiej. Dlaczego? Ponieważ teraz... Wielka tajemnica wiary! Tak! Do cholery, tak. Teraz będą niektórzy podnieceni. Bo mam lekki make-up! O, czaro się maluje! Tak, mam lekki make-up, ponieważ wiecie, jeśli mnie oglądacie, że mam problemy z worami pod oczami i to ogromne i mnie to denerwuje i są opuchnięte te oczy i są ciemne i w ogóle, więc używam kilka trików, żeby was nie straszyć moją mordą z worami takimi I szczerze, nie mam z tym problemu. I teraz pojawią się jakieś hejty, że Ciaro używa pod oczy jakieś kremy z pigmentem albo jakieś inne korektory czy pierdoły. Koniec świata. Koniec świata, XXI wiek, a Ciaro zakrywa wory pod oczami. Dobrze, że nie zakrywam innych worów. Albo nawet dobrze, że zakrywam, bo jest! Yes. A teraz może przejdźmy do tej pielęgnacji i czego używam najczęściej. Najczęściej, jeśli chodzi o pielęgnację, to tak. Dwa razy w tygodniu robię peeling twarzy. I najczęściej używam tego peelingu tutaj. Jeśli go nie mam, no to używam czasami z cukru, albo z jakiejś tam kawy czy czegoś, no różne, ale najczęściej używam ten. Albo jeszcze mam taki jeden, jak go znajdę, to wam pokażę, jak nie, no to niestety nie, ale ten używam najczęściej, bo jest dosyć gruboziarnisty, ale nie jest zbyt taki agresywny dla skóry i dwa razy w tygodniu taki peeling używam. Czasami trochę więcej, ale nie więcej niż trzy razy w tygodniu. Od jakiegoś mniej więcej pół roku używam codziennie, rano i wieczorem, krem pod oczy z firmy Habalaba Tokio i wygląda on tak. I z tej samej firmy używam krem na całą twarz, taki wygładzający, nawilżający i po prostu uwierzcie mi, że ta skóra po tym kremie jest tak niesamowita, tak nawilżona, tak wygładzona, że no uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Tylko zanim jeszcze użyję te kremy i te pod oczy różne rzeczy, to też używam do mycia twarzy taki płyn. On jest do zmywania makijażu, ale ja go lubię, bo moja skóra potrafi się zaczerwieniać i takie różne inne rzeczy. A po tym płynie mam tak gładką, fajną skórę i w ogóle i nawilżoną, ona nie wysusza, ten płyn nie wysusza mi tej skóry, więc jestem mega zadowolony. Tylko potem jeszcze robię tak, że jak już tym zmywam twarz, to potem obmywam to wodą zwykłą z kranu. Potem biorę sobie tak, wacik, Ciaro używa waciki.
Koniec świata! Tak, biorę wacik i nasączam go tonikiem z ziai, bo uwielbiam ten tonik. I całą twarz lecę po prostu tym wacikiem, żeby tą skórę stonizować. I potem jak już tą skórę stonizuję, to właśnie wtedy używam ten krem pod oczy Habalaba Tokio i krem na całą twarz Habalaba Tokio. 2 albo 3 razy w tygodniu stosuję też maski na twarz i na przykład używam maskę z meduzy z tej firmy. Tu akurat macie z arbuzem, ale używam tej firmy, ale z meduzy. No też jest ta skóra po prostu jakbyście jakiś zabieg przeszli, naprawdę. Mówię wam serio, to nie jest żadna reklama ani nic sponsorowanego, mówię wam po prostu serio. Z arbuza jeszcze nie stosowałem, dopiero użyję, ale najczęściej używam z meduzy. No i też używam tej maski, którą tu zobaczycie też z Habalaba Tokio. I to jest po prostu fenomen. No i tak wygląda moja pielęgnacja skóry. Nie wiem, czy coś tam jeszcze jest, co z tą skórą robię. Chyba nie. Opory pod oczami czasami zakrywam. A coś jeszcze? Chyba nie. Po prostu to tyle chyba. To sobie jeszcze myślę, czy coś jeszcze, ale no nie. Geny mówiłem. To, że nie wiem mięsa, mówiłem. A, wiem! Wiem, co jeszcze. Staram się pić naprawdę dużo wody. Mimo, że piję dużo coli, oczywiście, od której jestem uzależniony totalnie. A propos, jest nowa cola brzoskwiniowa, jak nie piliście, to spróbujcie. Nawet dobre, ale jak to moja mama mówi, dupy nie urywa. No więc tak, piję naprawdę, staram się przynajmniej pić dużo wody i to też dużo daje. Bo kiedy na przykład mam takie momenty, że tylko cola czy jakieś soki i nic więcej, to ta moja skóra jakoś tak się, nie wiem, tak... No ona się robi taka dziwna, takie wiecie, skórki tu przy nosie, jakoś tak bardziej świecąca, coś tam takie nie jest taka idealna. No, ale kiedy piję dużo więcej wody, to ta skóra jest o wiele lepsza. I nie tylko na twarzy, ale na całym moim w ogóle ciele. No. Tak. I coś jeszcze chyba? Nie, chyba. Geny mówiłem. To, że nie mięsa mówiłem. O wodzie teraz mówiłem. O pielęgnacji skóry mówiłem. To, że używam czasami jakieś rzeczy pod wodę, pod oczami, takie rzeczy. I jakiś tam puder transparentny, chyba żeby ta twarz się nie świeciła na kamerze. W kamerze, jak psie jaja. A, no to jest nowe. I to chyba wszystko w zasadzie. Chyba wszystko. Oczywiście raz na jakiś czas sobie zmieniam te wszystkie rzeczy, żeby ta skóra też się nie przyzwyczaiła, a poza tym ja lubię nowe rzeczy i lubię dbać o siebie, więc nie mam z tym problemu. Więc jeśli macie jakieś pytania... A! Jeszcze jedna rzecz! Używam taką czarną maskę, pewnie kojarzycie, to się przykleja na gębę i się to odkleja i ona wyrywa ci po prostu prawie całą twarz. To używam. Tylko to, żeby dobrze działało, to musicie tą twarz, ja tak robię przynajmniej, wiecie, w jakąś tam miskę, tylko nie wkładajcie tej głowy do miski, ale gorąca woda, taka parówka, wiecie pewnie o co chodzi, żeby te pory się rozszerzyły, oczyszczacie twarz, żeby nie była taka mokra i szybko nakładacie tą maskę, bo wtedy ona wchodzi w te otwarte pory tam wszędzie i dopiero wtedy to ma sens, bo używanie tej czarnej maski peel off nie ma sensu, żeby tylko umyć twarz wodą, nakleić i w ogóle, no bo... Ta czarna maść nie wejdzie w te różne pory i zakamarki naszej twarzy. Czyli po prostu musimy zrobić sobie parówkę albo ewentualnie coś tam, żeby te pory otworzyć mocno. Wtedy tą maskę peel off, wtedy ją zerwać i cały syf wam wyjdzie. Chociaż na przykład ja mam coś takiego, że ja mam bardzo wąskie pory. Tak mi powiedziała przynajmniej kiedyś kosmetyczka. Że ja mam bardzo wąskie pory i u mnie ciężko je tak rozszerzyć, żeby coś tam weszło. Więc ja czasami tam pod tą parówką się duszę. I wtedy, wiecie, nakładam to czarne, siedzę w tym pół godziny, a nawet czasami więcej, żeby tak mocno przeschło, żeby się wżarło mocno i wtedy wszystko wyciągam sobie i jest ma. No. I to chyba w zasadzie tyle, że mam taką skórę. A, pytacie mnie czasami w komentarzach, że ja używam jakieś rozświetlacze, inne rzeczy. Nie. Wiecie co, czasami mam takie policzki ładne, świecące, co to jest? Krem! Krem. A czasami wazelinka, bo ja mam coś takiego, że mi tutaj, w tej strefie, co tak jak niektórzy mam coś takiego, że... Znaczy, dobra, od początku. Strefa T jest najbardziej świecąca u mnie, a tu mam bardzo sucho. Mi się policzki praktycznie w ogóle nie wydziela się na nich sebum i w ogóle mam tak od oczu po policzki te trójkąty tutaj mam tak suche jak wióry, więc ja tam zawsze 2 kilo kremu, jakieś wazelinki, inne rzeczy, a czasami właśnie nakładam sobie jakieś wazelinki albo jakieś kremiki do kamery, żeby ta skóra wyglądała tak ładnie, żeby się ładnie wam prezentować. Poza tym ja też się wtedy lepiej czuję. Dla waszych oczu jest to lepsze i dla mnie jest to lepsze, bo ja się czuję lepiej, a nie takie mordo, tylko mnie wspłonął gwory. Także to tyle.
Wybaczcie, że taki chaotyczny ten odcinek, ale po prostu jakoś tak, no mówię, tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, że umiem, że to jest wszystko jest takie nie wiem co, nie wiem jak, za bardzo jestem zakręcony, chociaż już nie na głowie, ale no właśnie, dajcie jeszcze raz mi znać, jak moja fryzura, czy jest okej, czy nie. No. A my widzimy się za kilka dni w kolejnym odcinku. Jeśli macie jakieś pytania, o to oczywiście w komentarzu. Wiecie, że ja staram się zawsze odpisywać, chyba że komentarz jest głupi albo beznadziejny, to wtedy nie, albo po prostu gdzieś go przeoczę, bo ich jest coraz więcej. No i tyle. Nie zapomnijcie o kciuku w górę, jeśli wam się podobało. Nie zapomnijcie też o subskrypcji mojego kanału, a obok subskrypcji kliknijcie dzwonek, żeby być na bieżąco z moimi filmami i materiałami. I odwiedźcie moje social media, Instagramy i takie tam Facebooki, grupy na Facebooku. No. Pa!